To są wszystkie osoby, które wyszły z innych partii. Należy sobie zadać pytanie, czy w ogóle w tej chwili w Polsce obowiązuje konstytucja? Czy obowiązuje konstytucja? Upadł mit Jarosława Kaczyńskiego z szeregowego posła PiS. Śmieją się również szeregowe zdrajczynie. Również dzisiaj Jarosław Kaczyński odpłynął daleko. PiS stwierdzi, że w Polsce nie obowiązuje prawo. A na koniec bulwersująca sprawa, czyli zgon na proteście rolników, a także proputinowskie hasła nawołujące do wprowadzenia w Polsce systemu i ustroju komunistycznego. Adam by dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my zaczniemy od końca, bo to sprawa, która bulwersuje nie tylko polskie, ale i zagraniczne media. Media, które miały Polaków jako, za społeczeństwo, jako przykład społeczeństwa, które było wzorem dla innych. Jak obaliliśmy komunizm, jak braliśmy czynny udział w tym, by runął mur berliński, by padły te słowa, panie zbóż pan ten mur. Wówczas ona spisało się o kraju, który nie chciał być czerwony, który chciał być kolorowy, który chciał być otwarty i który chciałby obok polskiej flagi wisiała również flaga Unii Europejskiej. Tymczasem, rolnicy, których postulaty naprawdę rozumiem, nie chcę z nimi polemizować. Ktoś popełnił błąd, należy go naprawić, należy z nimi siąść do stołu i porozmawiać, ale można dyskutować tylko z kimś, kto jest. Człowiekiem cywilizowanym, kto nie zachowuje się jak terrorysta na ulicy, kto nie zachowuje się jak zwierzę wypuszczone z pastwiska. A jak inaczej, Szanowni Państwo, określić obrazki i element, bo to jest element społeczny, jaki za chwilę Państwo zobaczycie, innymi słowami niż właśnie w ten sposób. Zobaczcie, do czego są zdolni, nie nazwę go rolnikiem. Ponieważ pewnie za kilka miesięcy będzie miał zarzuty i za to to zrobił, pójdzie siedzieć, nazwę go elementem społecznym, elementem, odłamem, wyłomem z grupy rolników, który któremu po prostu imponuje Putin i zaprasza go do nas, do Polski, do Brukseli, po to, by jak twierdzi, zrobił porządek. Oto jeden z tych rolników proszący o pomoc w Rosji. Szanowni Państwo, szczególnie bulwersujące w tej sytuacji jest to, po pierwsze, właściwie nie wiem od czego zacząć. Czy od tego, że gość faktycznie prosi Putina, by napadł na Polskę, czy gość jest tak głupi, że nie rozumie, że ten Putin zamorduje ludzi nie tylko od dwóch lat, za nas będzie mieli rocznicę wojny w Ukrainie. Ten facet generalnie namawia do tego, by wprowadzić w Polsce ustój totalitarny, by Putin przyszedł, wykurzył Tuska, cały nowy rząd, by najlepiej przejął znowu Polskę, bo wtedy będzie mu się żyło lepiej. To jeden element tej historii. Drugi bulwersujący jest taki, że te tysiące rolników, znaczy naprawdę, manifestują w jakimś celu. Chodzi o Zielony Ład, chodzi o to, że PiS ich oszukał, okłamał, o słynnego ministra Telusa, który najpierw sam podpisał Zielony Ład, później stwierdził, że on z tego się wycofuje, a teraz nagle na fundamencie i na fali protestów rolników chce wypłynąć na szerokie polityczne wody i myśli, że ludzie są tak głupi, tak prymitywni, że kupią tą narrację. Ludzie nie, ale są takie osoby jak ten pan. Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl, ukośnik EXS-UMF. Nie emitujemy reklam Dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem www.zrzutka.pl ukośnik exs którego widzieliście, który jest szczególnie głupi. Bo zauważcie, facet namawia do tego, by Putin przyjechał najlepiej wybił całą Europę, Warszawę, Brukselę, bo jemu będzie się lepiej hodowało kukurydzę czy inne, czy inne zboże, i zapomina o tym, że stał w kolejce do tej Unii Europejskiej po to, by prosić pokornie o te kilkaset tysięcy złotych na ciągnik. Ciągnik, z którego zrobił baner reklamujący totalitarny reżim Putina. Ciągnik, którego nie miałby nigdy, gdyby nie pomoc Unii Europejskiej, gdyby nie starania wcześniejszych pokoleń niż tego prymitywa. Zapomina o tym, a jednocześnie ma się za takiego intelektualistę, który swoją głupotą nastawił dzisiaj trzy czwarte społeczeństwa, Przeciwko rolnikom. Nawet ministra spisu, pani Zaleska, zrobiła dziś sądę myśląc, że zapytała tej sądzie, czy ludzie są za tymi protestami, czy popierają te protesty rolników, czy one się im podobają, czy wspierają o, generalizując te protesty. Myślała, że każdy kliknie, tak, wspieramy rolników, a ku jej zdziwieniu. Przez m.in. tego prymitywa okazało się, że trzy czwarte społeczeństwa już nie chce z nimi mieć nic do czynienia. Na Twitterze, na Facebooku, w polskiej prasie z łatwością można znaleźć informacje i deklaracje zwykłych Polek i Polaków mieszkających w miastach, w miasteczkach, wsiach, którzy mówią wprost: mimo że kupowałam, kupowałem produkty polskie, choć były droższe od zagranicznych, to teraz przez tą scenę, przez tego człowieka nie będę ich kupowała. Czyli zauważmy, jak. Jedno zdjęcie, zdjęcia, głupota jednego prymitywa, potrafi rzutować na ogół tych protestów, bo ja się założę, że wśród tych rolników pewnie jest jakaś część ludzi normalnych, a właściwie pewnie 99,9% ludzi nie zgadza się z tym idiotą, ale jeden idiota sprawił, że 99,9% rolników będzie na tym cierpiała i pewnie ten konsensus, pojednanie z rządem oddala się o kolejne miesiące, tylko dlatego, że jakiś kretyn ze swoją kretyńską koleżanką, małżonką czy inną debilną rolniczką, po prostu zawiesili taki, a nie inny baner. udało się zrobić jemu zdjęcie i facet generalnie poszedł spać w poczuciu całkowicie dobrze spełnionego obowiązku. Porażające jest to, jeszcze jedna, jedna rzecz w tej sprawie, że ten ciągnik mijali kolejni ludzie. Że ten ciągnik mijali inni rolnicy i nikt nie zareagował. Nikt nie powiedział: stary, weź ten baner zdejmij, zawijaj kuwetę i wracaj do domu. Nikt z nich nie był w stanie tego zrobić i do dzisiaj nawet zauważcie, jaka jest reakcja PiSu. Dalej wspierają rolników. Czy Państwo widzieliście jakikolwiek post? Ja dzisiaj szukałem z kolegami z redakcji przez pół dnia jakiegokolwiek postu z PiSu, który by potępiał to zachowanie. Nie ma ich i nie sposób ich znaleźć, bo PiS się. Nie tylko od tego nie odcina, bo byłoby to złe wizerunkowo, że to jednak oni są z tymi rolnikami, nadal rolnicy są za Putinem. No jak te dwie, jak te kropki połączyć? Nikt nie miał tyle honoru, by się od tego odciąć od i co PIS i nie wszyscy, ale jakaś część rolników w pigułce. Dodam też, że w ramach tego samego protestu rolników doszło do zablokowania przejazdu, pojazdu uprzywilejowanego, a więc karetki pogotowia, w której wieziono kobietę z Gorzowa Wielkopolskiego do Szczecina. Kobieta ta była w stanie krytycznym, wymagała pilnej interwencji, i pomocy medyków. Mimo tego rolnicy nie przepuścili tej karetki z nieoficjalnych informacji, które pojawiają się w sieci, ale w sprawdzonych źródłach wiemy, że niestety. Z racji tego, że rolnicy nie przepuścili tej kobiety, zabrakło kilku minut i niestety nie udało się jej życia uratować. To informacja świeża, dosłownie sprzed chwili, gdy dlatego doklejamy ją do tego nagrania, byście Państwo o niej wiedzieli, to też pokazuje myślę, w jaki sposób ludzie będą traktowali te protesty rolników z uwagi na to, że chyba są jakieś świętości, które nie wymagają dyskusji, jak przepuszczenie karetki pogotowia, a po prostu przyzwoitości ludzkiej, racjonalnego. Myślenia. Temat numer dwa dzisiaj, szanowni państwo, to upadek Jarosława Kaczyńskiego i fakt, że z nieomylnym szefem PiSu, z nieomylnego szefa PiSu lekceważą go, śmieją się nawet osoby, których PiS sam nie chce. Wczoraj mówiliśmy w naszym programie o prostytucji politycznej, o słynnej Monice Pawłowskiej, która sprzedała się za mandat Kamińskiego, która. Była wszędzie i w sumie nie może być już nigdzie. I dziś sam prezes PiS, pytany o swoją skuteczność, jest przez nie tylko dziennikarzy, ale i posłów w PiSie. Jak to możliwe, że szef największej partii, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, jest tak lekceważony? Pytają pisowcy i nie mogą na to pytanie znaleźć odpowiedzi. Na co prezes PiS mówi im, no właśnie, tymi słowami, co o tym wszystkim sądzi. Twierdząc zarazem, że PiS nigdy nie upadnie, a to tylko taki element. Rozwoju. Politycy pisują że nie słuchają pana, panie prezesie, nie jest pan zły, Monika Pawłowska pana nie posłuchała, komisarz Wojciechowski pana nie słucha, traci pan panowanie nad partią? To są wszystkie osoby, które wyszły z innych partii. Przygarnęliście ich. Okazało się, że no i okazało się, że to był błąd. Ale stracił pan zaufanie? Stracił pan zaufanie. Nie ma, ma powodu. A ukaranie posłowie czy pan, mhm. ma pan panie prezesie? No i na koniec wracamy dziś do towarzysza Jarosława Kaczyńskiego, a to dlatego, że w Sejmie dziś debata m.in. o upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli o tworze, który zdemolował Zbigniew Ziobro po to, by upartyjnić wprost sądy i wkładać do nich... Tak zwanych dublerów, ludzi, którzy są, nie są sędziami, a są przebierańcami no dużo by o tym mówić, ale w każdym razie w kontrze do tych mm, dyskusji na sali plenarnej, gdzie Kaczyńskiego nikt nie słucha, a każdy się z niego śmieje, gdzie facet nie ma siły przebicia, stwierdzono, że zorganizują pisowski spęd w Sejmie i konferencję, mm, na której wystąpią prokuratorzy z, z w upartyjnionego stowarzyszenia. Mm, Działającego z pisem, partyjni nominaci, którzy ubierali Togi, i wysłuchają wspólnie wielkiego przywódcy. Sami posłuchajcie, co dziś Kaczyński mówił o porządku prawnym w Polsce. Należy sobie zadać pytanie, czy w ogóle w tej chwili w Polsce obowiązuje konstytucja. Co za tym idzie? No bo konstytucja jest na samej szczycie tej piramidy. Systemu prawnego i jest jej podstawą, czy w ogóle w Polsce obowiązuje prawo. Poszczególne działania, ale także idące przed albo za tymi działaniami deklaracje ze strony rządu, niestety często wspierane także z zagranicy, stwierdzają, że w gruncie rzeczy w tej chwili nie ma już obowiązku przestrzegania prawa, że celem jest przywrócenie praworządności. Czasem mówi się o demokracji liberalnej, przy czym ten cel jest niezdefiniowany, no bo w jaki sposób łamiąc praworządność w sposób drastyczny można ją przywracać. Pomijam, że po części bym z nim zgodził, gdyby on te słowa wypowiedział chociażby nawet na dwa dni przed końcem swoich rządów, że tak, teraz prawo nie obowiązuje, to jeszcze bym mu przyklasnął, ponieważ tak, za czasów PIS, panie Kaczyński, prawo nie obowiązywało. Za czasów PIS ludzie nie mogli liczyć na uczciwy, praworządny, niezależny, suwerenny od polityki yy, sąd. Za pańskich czasów ludzi wkładano do aresztów wydobywczych. Za pańskich czasów skala odszkodowań, liczba apelacji, kasacji sięgnęła rekordowych rekordowych notowań więcej. To pan, panie Kaczyński obiecywał z Ziobro, że o to teraz w sądzie będzie mniej czekało się na rozprawy. I co jest? I jest znów rzeczywistość Kaczyńskiego, który często mówi o urojonej rzeczywistości. Ale jak ona musi być, drodzy Państwo, tak uroj bardzo urojona? Jak silnie musi być to przekonanie mm, o tym, że żyje w jakiejś odrębnej rzeczywistości, w jakiejś innej strefie intelektualnej niż wszyscy my żyjemy, że facet dzisiaj, kiedy wraca praworządność, kiedy nękani przez ludzi, ludzie mają jakiś promień nadziei, widzą światełko w tunelu, że ta praworządność, uczciwość może wrócić, on teraz tego prawa nie widzi. Czemu tak jest? Odpowiedź jest banalnie prosta. Dlatego, że bezprawiem dla Kaczyńskiego jest samo przestrzeganie prawa. Dlatego, że rozliczenie przestępstw PiS, ludzi, którzy żyli w przekonaniu, że są ponad tym prawem, Kaczyńskiemu wydawało się irracjonalne, nie do pomyślenia. Nie, nie mógł sobie wyobrazić tego, że można kogokolwiek z PiS rozliczyć. Myślał, że partyjna legitymacja działa jak immunitet. A tu nagle takie zaskoczenie, stąd też nie dziwi mnie fakt, że Kaczyński w tej swojej ułudzie próbuje jeszcze komukolwiek te bzdury do głowy wciskać. Adam Bysiek, dziękuję Państwu za dzisiaj. Zapraszam koniecznie na dzisiejsze spotkanie o 19 z posłem m, Tomaszem Trellą. Podyskutujemy sobie chwilę o komisji Pegazusa. No i oczywiście o rozliczeniu pis, a także będziemy mieli świeży komentarz do po prostu prostytucji politycznej w wykonaniu pani Moniki Pawłowskiej. To o 19, a ja Państwa oczywiście jak zwykle serdecznie proszę o kliknięcie subskrybuj ten kanał. Dzięki temu nic wam nam Wszystkim. Nigdy nie umknie, a więc klikamy, subskrybuj. Czekam na Państwa komentarze i Państwa opinie. Zapraszam do dyskusji. Od tego są komentarze, a z dnia na dzień jest ich coraz więcej, więc super. Dobrego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.